hej, zapraszam na Fleszyka. HBO ogłosiło oficjalną datę premiery serialowej adaptacji The Last of Us. Produkcja zadebiutuje już 15 stycznia przyszłego roku. Przypomnijmy, że w roli Joela zobaczymy Pedro Pascala, natomiast w Ellie wcieli się Bella Ramsey. Blizzard zapowiedział kolejny dodatek do Hearthstone'a, czyli Pochód Króla Lisza. Rozszerzenie wprowadzi do gry nową klasę postaci, Rycerza Śmierci oraz talię złożoną ze 145 kart. Dodatek trafi do sprzedaży już 6 grudnia. Dowiedzieliśmy się wreszcie, kto wyreżyseruje nową sagę gier o Wiedźminie. Na czele zespołu stanął Sebastian Kalemba, czyli długoletni pracownik CD Projektu, który w poprzednich projektach studia odpowiadał za animację. Przed dołączeniem do zespołu pracował w Platinum Image, między innymi przy zwiastunach CGI Wiedźmina 3. W ubiegłym roku objął stanowisko dyrektora kreatywnego. Jak to ocenić? Wystarczyło zaledwie pół miesiąca, by liczba graczy, która przetestowała A Plague Tale: Requiem, przekroczyła milion. Trzeba jednak pamiętać, że te dane nie pokrywają się z wynikami sprzedaży, ponieważ druga część A Plague Tale jest dostępna także w Game Passie. Gra zebrała bardzo dobre recenzje, a średnia jej ocen wynosi aktualnie przeszło 8 punktów na 100. Jak sugeruje najnowszy raport finansowy Electronic Arts, firma szykuje nieujawnioną jeszcze dużą premierę na początek 2023 roku. Dokument nie zawiera żadnych wskazówek, o jaką grę może chodzić, ale nieoficjalne informacje sugerują, że może to być Star Wars Jedi Survivor, czyli kontynuacja upadłego zakonu z listopada 2019 roku. W sieci pojawił się nowy materiał wideo z Dark Souls Nightfall, czyli ambitnego fanowskiego projektu, powstającego jako nieoficjalny sequel. Studio From Software zakończyło już rozwój serii Dark Souls, ale nie wszyscy fani się z tym pogodzili. Autorzy przyznają, że na premierę prawdopodobnie przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku. I to by było na tyle. Na razie.